Eugeniusz Buczek lub komisarz Nixon, popularny gawędziarz, regionalista z miejscowości Widełka. Znajdujemy się teraz na pierwszym cmentarzu parafialnym, nieopodal kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, gdzie zawsze odbóz odbywa się 3 maja, na który was serdecznie i gorąco zawsze zapraszam. W 70 roku po odejściu księdza Szczepieńca przyszedł na parafię ksiądz Józef Sokołowski, urodzony w Jabłonkach koło Brzozowa. Było tu po prostu, był bardzo dobry gospodarz, dużo zmienił, wybudował ogrodzenie, malował przede wszystkim dach, sam z bratem tutaj malowali, wyszedł, nie patrzył, że ksiądz, punkt katechetyczny, wybudował plebanię, przepiękną kaplicę na tym cmentarzu. Był po prostu do 2000 któregoś roku traże, malowanie kościoła, wszystko, nie przybili gwoździa bez jego wiedzy. Dzwony ufundowane były też, to założyli elektryczne napęd na pilota i ogrodzenie robił i cmentarza, i kościelne, no i wewnątrz malowanie, zrobił centralne ogrzewanie na powietrze, tak żeby ludziom było w zimie, było cieplej. No i parking, no co był w sił, ale niestety dostał wylew, jeden, drugi. Potem wybudował punkt katechetyczny, nowy murowany. Punkt plebanie też bardzo dużo wybudował. No ludzie po prostu pomogli, kto mógł, kto finansował. I powstało przepiękne obejście tego naszego kochanego kościoła. Jest to parafia, która powstała w 1920 roku. Ksiądz Grębski, który był od 1920 roku do 1947 na tej parafii. Przepiękna Kalwaria Golgota Misterium Męki Pańskiej. Właśnie tutaj jest. Która została wybudowana 5 lat temu z inicjatywy naszego księdza proboszcza Lucjana Kota. Miał świetny pomysł, ponieważ stary cmentarz był już przeludniony. No, pasowało wybudować nowy cmentarz. Miejsce było parafialne. No i powoli z radą parafialną radzili, że oprócz cmentarza pasowałoby coś zrobić, jakiś kult religijny. I właśnie wpadli na pomysł, żeby takie coś wybudować, tak zwaną Kalwarię. I dzięki wysiłkowi mieszkańców wsi Widełka, dzięki księdzu proboszczowi Lucjanowi Kotowi i głównego inicjatora i budowniczego tej budowli, Mariana Selwy, kapelmistrza kapeli Widełka, powstała właśnie ta w ciągu 2 lat przepiękna Kalwaria. Ludzie ofiarowali swoje kamienie ze skalniaków i takie głazy kamienne, co dawniej służyły ludziom jako fundament pod budynki mieszkalne i gospodarcze. Jak mogli koparkami, czy to mieszkańcy przy użyciu sprzętu ciężkiego, dali te kamienie, rozbierali skalniaki i w ten sposób w ciągu 2 lat powstała przepiękna Kalwaria. Jest to przepiękny wizerunek wsi Widełka, która się prężnie rozwija. No i przepiękne miejsce kultu religijnego, gdzie przybywają różne pielgrzymki z kraju i zagranicy. Ostatnio miałem z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kostaryki kolega też przyjechał, miałem z Australii, z Nowej Zelandii. Bardzo się im to podobało, przyjeżdżają, nagrywają, robią zdjęcia. Po prostu zostaje im pamiątka dla nich, że byli w takim miejscu. Co można powiedzieć więcej, że takiej budowli nie ma na całym Podkarpaciu. Zapraszamy was wszystkich, kochani, do tego przepięknego miejsca, gdzie dostaniecie wielu łask, dużo uzdrowień. Kalwaria nasza powstała w 90. rocznicę powstania naszej parafii. Jako wotum parafian na nowy cmentarz. Tam spotykamy się na różnych modlitwach, szczególnie młodzież w Wielkim Goście na Drodze Krzyżowej Młodzieżowej z racji modlitw o urodzaje, Dni Krzyżowych i jeśli jest sprzyjająca pogoda, również modlimy się tam za zmarłych. Serdecznie zapraszamy, można pooglądać, jak Kalwaria wygląda nocą, a jest pięknie, bo jest oświetlona cała z grobem pańskim również w godzinach nocnych, jak również przez cały dzień jest otwarta. Można tam oddawać cześć Chrystusowi.